Boże, dzień dobry. Słowo na dziś to radość. Jest to nasze kolejne adwentowe rozważanie. Oczywiście temat związany jest z dzisiejszą niedzielą, trzecią niedzielą adwentu, czyli niedzielą Gaudete. Zacznijmy może od przeczytania fragmentu z dzisiejszych czytań. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Na wstępie może od razu zaznaczę, że radość, o której chcę mówić, chciałabym, żebyśmy rozumieli czysto duchowo. Mam na myśli radość jako jeden z owoców Ducha Świętego, który znajdujemy wymienione w 5 rozdziale listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Owoc duchowy, podobnie tak jak i ten materialny, to jest coś, co musi dojrzeć. Zatem radość, rozumiana jako owoc Ducha Świętego, to jest coś, do czego musimy dorosnąć. Dobrze jest ją odróżniać od wesołości, do której naturalnie mamy prawo, jakiegoś rozradowania i dobrego humoru. Radość niekoniecznie też się musi łączyć z uśmiechem. Ktoś może się też zastanawiać, co ona ma właściwie wspólnego z doskonałością. Ja celowo ten cytat ze Spinozy wybrałam na początek, ponieważ obecność darów Ducha Świętego, przepraszam, owoców. No właśnie, łatwo się pomylić, bo częściej mówimy o darach niż o owocach Ducha Świętego. Obecność owoców Ducha Świętego w naszym życiu potwierdza, że rozwijamy się duchowo. I dlatego dzisiaj chciałabym zwrócić uwagę właśnie na to, żebyśmy przyjrzeli się temu, czy w naszym życiu jest ta radość duchowa rzeczywiście obecna. To jest tak, że w miarę jak wzrastamy w latach, jak dojrzewamy, myślę, że tworzy się w nas taka większa przestrzeń dla radości, jeśli już doświadczyliśmy rozmaitych trudności w życiu. To tworzy się w nas taka przestrzeń, którą ona może wypełnić. I zwróćmy uwagę, święty Paweł łączy ją, to znaczy tą radość, tak, i to wezwanie do nieustannej modlitwy z wolą Bożą. Bo jeśli weźmiemy same to zdanko, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, to możemy to trochę potraktować jako taki po prostu religijny bonmocik. I powiedzieć nawet, że no tak, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Ale ja zachęcam dzisiaj do refleksji nad tym, czy przeszłe wydarzenia z naszego życia i rozmaite spotkania, te najtrudniejsze, te wiążące się z cierpieniem, czy one przypadkiem nie wytworzyły w nas takich mięśni, które sprawiają, że jesteśmy sprawni duchowo na tyle, że tą radość potrafimy mieć w sobie na co dzień. I chcę wyraźnie podkreślić, nie wesołość, tylko radość polegającą na takim pozytywnym nastawieniu wewnętrznym, na pewnym optymizmie, niekoniecznie rozweseleniu. I do refleksji nad tym bardzo serdecznie dzisiaj zachęcam. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże.